Siemanko czołgiści i czołgistki! Jest godzina prawie 6 rano, a ja mam dla was już drugi materiał o najnowszym wydarzeniu w grze World of Tanks i jest to tak zwana oficjalna aukcja. Wydarzenie, które troszeczkę lepiej teraz wytłumaczył nam kanał World of Tanks Polska na YouTubie, ponieważ pojawiła się zapowiedź wydarzenia, która przekazuje też kilka wskazówek, czego można się na tych aukcjach spodziewać, więc to wszystko będę chciał wam dzisiaj wytłumaczyć, powiedzieć, jak to po prostu wygląda, jakie czołgi są najbardziej realne, bo to właśnie czołgi będziemy licytować. I tak naprawdę na początku będę mówił takie rzeczy, które są już oficjalne, pewne, a potem będę bardziej mówił o rzeczach nieoficjalnych, które po prostu są do domysłu, więc no nie mogę dawać gwarancji, że się pojawią, więc na początek pewniaczki. Po pierwsze, warto wiedzieć, że pierwsza aukcja, pierwsza licytacja powinna odbyć się 14 stycznia o godzinie 10. Na razie jest informacja, że wydarzenie zaczyna się o 10 rano. Wiadomo, że może być tak, że o 10 będzie wydarzenie w grze, a prawdziwa aukcja będzie, nie wiem, kilka godzin później, ale na razie podaje nam oficjalnie godzinę 10-14 stycznia. I właśnie koniec wydarzenia jest przewidziane na 19 stycznia, też na godzinę 10, więc to mogłoby nam teoretycznie mówić, że aukcje będą 24-godzinne, przez 24 godziny będziemy mogli licytować, no zobaczymy jak to będzie w praktyce, ale data i ta godzina na pewno są oficjalne. Co również jest pewne. Pewne jest to, że w aukcjach będziemy mogli mieć oferty, gdzie licytujemy za wolne doświadczenie, tak jak mówiłem wczoraj, plus będą też aukcje, gdzie będziemy licytować za złoto. Z tego wczoraj nie mówiłem, bo tak po prostu miało nie być, no ale jednak zmieniono, no i mamy teraz złoto do licytacji i wolne doświadczenie. To jest na pewno dobra wiadomość dla osób, które mają mało wolnego doświadczenia i tutaj ja osobiście stawiam, że będzie tak, że za wolne doświadczenie będziemy licytować dziesiątki, bo dziesiątki mają być, a za ósemki właśnie będziemy mogli obstawiać złoto, także no dychy freex, ósemki goldzik. Tak to już bym ja typował, aczkolwiek tego zagwarantować nie mogę, ponieważ jeszcze o tym informacji nie ma. I teraz przechodzimy już do domysłów samego filmu, wskazówek, które udzielono i one chyba mają jakiś cel, więc wątpię, aby były przypadkowe. Pierwsza ważna wskazówka jest taka, że mamy tutaj na początku filmu takie cyferki w kolejności 10, 8, 10, 8, 10. I to mogłoby nam mówić, wskazywać, że w aukcjach będziemy licytować 3 pojazdy 10 tieru i 2 pojazdy 8 tieru. Ma to sens, prawie każdy jest zgodny, że no tak pewnie będzie. I dlatego wszystkie pojedyncze plotki mówiące o tym, że oprócz czołgów będzie także na przykład jedna oferta na rozkazy pod misję do obiekta 260 albo obiekta 279 Early albo style 3D, nie ma dla mnie zbytnio sensu, szczególnie, że nawet Wargaming na swojej oficjalnej stronie napisał: podczas 5 dni na aukcji sprzedanych zostanie kilka ekskluzywnych pojazdów, które mogą wylądować w waszych garażach. Tam nie ma nic o czymś innym niż pojazdy. Oczywiście napisali kilka, więc ktoś może się kłócić, że kilka to 4, prawda, a nie 5, no ale raczej napisaliby, gdyby chodziło o coś innego niż pojazdy, szczególnie, że tych ofert jest no i tak bardzo mało, to tylko 5 ofert, a zazwyczaj na takim czarnym rynku było kilkanaście, prawda? Także to mamy raczej omówione. Drugie ważne ujęcie w filmie pokazuje nam właśnie waluty, z których będziemy korzystać, czyli złoto i wolne doświadczenie. Oprócz tego mamy także liczbę ofert, czyli 5. I potem jest kolejne ujęcie, takie trzecie poważne, gdzie zdradzono raczej pierwszy pojazd właśnie na aukcji i jest to radziecki niszczyciel czołgów 10 poziomu, obiekt 268, wersja 5. Pojazd z obrotową wieżyczką, pojazd, który ma prawie 400 penetracji na pocisku kumulacyjnym, czyli na goldzie. No i jest to pojazd, którego możemy się domyślać, bo jest ikonka niszczyciela czołgów. Mamy taki trójkącik, który jest właśnie no, symbolem niszczyciela czołgów World of Tanks. I oprócz tego mamy jeszcze cyfrę 53,6, czyli wynik dzielenia 268 przez 5. No raczej nie jest to przypadek, no w to naprawdę wątpię, także no jest to praktycznie pewniak, że ten pojazd pojawi się, szczególnie, że ostatnio było go, było o nim głośno, było także jego kilka screenów z gry, także no po prostu wszystko to się teraz dodaje. Także pierwszy czołg, który raczej będzie, mamy wytłumaczony. Co z drugim? Kolejne ujęcie nie jest niestety jednoznaczne. Są dwie teorie i ja wam powiem o tym, że ta pierwsza jest zbyt prosta. Wargaming nie zrobiłby czegoś tak prostego, więc już wam mówię o tej prostej teorii, ale raczej w nią nie wierzę. Pierwsza teoria jest taka, że mamy ujęcie lornetki i należy to rozumować jako scout, jako zwiadowca, czołg lekki.
No ale choć ta teoria jest korzystna dla osób, które marzą o kołowcu premium, jest także dwóch innych kandydatów, Aufklärung Panzer 5 i T44 Lightweight, to wydaje mi się, że to jest zbyt proste. I tu chodzi o, moi drodzy, lornetkę teatralną, która jest wykorzystywana podczas oglądania spektakli, takich jak właśnie opera, teatr, także tam w takich miejscach się z tego korzysta, z takiej lornetki. Ona ma zresztą taki wyjątkowy wygląd, więc raczej o to chodzi. I tutaj jest takie też nawiązanie do nazwy pewnego czołgu, czyli 113 Beijing Opera. No opera i to się wykorzystuje w operze, tą lornetkę, to ma największy sens. Ta teoria wydaje się być bardzo, bardzo realna. Także bardziej bym w tą stronę szedł, niż że to jest oznaczenie po prostu lighta zwiadowcy w World of Tanks. I tutaj jest tylko jeden problem z tą teorią. Beijing Opera, no niestety, ale nie jest jeszcze w grze. Nie ma go w plikach na serwerze europejskim, więc trzeba byłoby zrobić specjalny patch, który by go do gry dodał. A gdyby takie coś się stało, to my również byśmy się dowiedzieli, bo jesteśmy jako społeczność w stanie sprawdzić, co jest w plikach gry. Także na pewno wtedy Wargaming w pewien sposób by się wydał. Nie mogliby tego zrobić potajemnie, więc dlatego to ma trochę mały sens, że wiecie, wydaliby się. To byłoby prawie pewne, że o, dodajemy w ostatniej chwili, no to na pewno tego nie będzie. Nie, no gracze się nie namyślą. Nie będziemy tacy głupi raczej, co nie? Więc trochę ma ta teoria jeden problem, że właśnie tego czołgu nie ma w plikach gry. Musieliby go w ostatniej chwili dodać, a że my wiemy, co się dodaje, no to byśmy też wiedzieli. Dlatego jest jeszcze inny pomysł, że też będzie to czołg chiński, który mógłby mieć takie maskowanie. I jest to pojazd, który już jest w grze i jest to WZ-113-2. Ósmy tier premium, który jest w plikach gry. Także właśnie chyba na jego bym najbardziej obstawiał. No bo mówię, no Beijing 113 Opera, no musiałby być po prostu dodany w ostatniej chwili. A właśnie te kołowce, no to najmniej to się wydaje, bo Wargaming tak prosto by do tematu nie podszedł. Co, moi drodzy, z trzecią ofertą? Trzecia oferta, no to jest największy chyba problem, bo to jest taka koperta, która może oznaczać czołg niespodziankę, no ale to też jest dla mnie zbyt proste. No, coś mi się wydaje, że na pewno chcą nam przekazać. I tutaj już ja bym bardziej obstawiał, że ta koperta jest symbolem, który ma nam mówić o czołgu T-95E2, czyli to jest amerykański czołg 8 poziomu, który był kiedyś za program rekrutacyjny. Mogliśmy go zdobyć, jeśli gracz, którego zaprosiliśmy do WOTA, rozegrał odpowiednią liczbę bitew albo zdobył chyba 10 tier, tak chyba to było. Ja ten czołg na przykład zdobyłem, no i po prostu mówię, no trzeba było kogoś ściągnąć do WOTA. Teraz ten czołg jest niedostępny, już od dawna nie jest dostępny, także ma to również sens. Czołg kolekcjonerski na pewno mógłby tutaj być właśnie sprzedawany za na przykład złoto. No bo ja mówię, typuję, że ósemki będą tylko za złoto. Więc no, ta teoria dla mnie ma większy sens niż czołg, który będzie losowy. No to takie kurde, no zbyt chaotyczne. Więc tak to właśnie widzę. Co z czwartą ofertą? Czwarta oferta również jest mega problemem do odgadnięcia. Gracze tutaj się też biją z myślami, co to będzie, co to będzie. I moi drodzy, mamy znów taką jedną prostą teorię. Dla mnie to takie proste teorie nigdy nie wchodzą w grę. No ale czasami wystarczy pomyśleć właśnie szybko i to się uda. Więc jedna teoria mówi, że jest kolor niebieski książki, bo jest książka na ujęciu. I to jest kolor nacji francuskiej, czyli będzie właśnie kołowiec. Ale kurna, no, dla mnie to jest, wiecie, no, zbyt proste. Ja mam wrażenie, że skoro jest zegarek kieszonkowy, jest kuryjczek, jest książka, to jest to odniesienie do książki Alicja w Krainie Czarów. A jest to książka, no, tutaj angielskiego pisarza, więc będzie to czołg jakiś brytyjski. Ktoś zaraz pomyśli, o kurna, Chieftain. No nie. I może być kilka innych czołgów oprócz Chieftaina, ale no właśnie ja bardziej w tą stronę bym szedł, że tutaj kilka elementów jest na zdjęciu, to ma jakieś przeznaczenie, tak? Do czegoś tutaj dążymy. I ostatnia, piąta scena pokazuje nam jajo, chyba to się czyta Fabergé, jajo Fabergé. I wiele stron już mówi nam o tym, że podobne jajo jest właśnie na tym czołgu, na WZ-111 Kulin, z tym, że to jajo było rosyjskie. To było jajo, które jest związane z carami. No wiadomo, Rosja. Więc, no kurna, bez sensu trochę teraz Chiny, prawda? Jaki to związek ma z Chinami? Dlatego ja typuję, że tutaj będzie jakiś czołg właśnie, no, radziecki.
I chyba typowałbym tego obiekta 780, który też na wielu screenach ostatnio był umieszczany i był nawet testowany, jest w plikach gry, więc nie trzeba byłoby go wstawiać w ostatniej chwili. On już w plikach gry po prostu jest. Także jeżeli coś jest w plikach gry, ma dla mnie większy sens, no bo mówię, gdyby w ostatniej chwili dodali, to my byśmy o tym jako społeczność wiedzieli. Także chcę was o tym, że tak powiem, zapewnić. No i to są na razie pomysły, jakie mamy. No trochę dużo domysłów, nie mówię, że nie. Ale co nam innego pozostało? Lepiej sobie tutaj powiedzieć, pogadać, pomyśleć, niż nie robić nic, prawda? Także mam nadzieję, że tutaj, moi drodzy, taki materiał was zainteresował. Zostawcie łapkę w górę, jeśli tak, zostawcie łapkę w dół, jeżeli nie. I oczywiście napiszcie swoje typy, swoje pomysły, jak wy to oceniacie. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia. Piąteczka, pa, pa.